Coś w nich bowiem widać niezwykle charakterystycznego, dominującego polską sferę publiczną od lat, mającego zresztą, powiedziałbym, tyleż społeczno-ideowe, ile zatopione w indywidualnej psychologii korzenie. Chodzi mianowicie o lęk przed ambiwalencją, o lęk przed niejednoznacznością, przed wielością perspektyw i stanowisk, przed utrzymywaniem w społeczeństwie, w debacie publicznej, a także w jednostkowym umyśle takich przekonań i takich emocji, które się nie układają koniecznie w spójną, monolityczną całość. Takich przekonań i takich emocji, których się nie da w prosty sposób zredukować do jakiejś jednej wykładni, jakiejś jednej bezwzględnej prawdy, jakiejś ideologii, jednej i jednego przekonania. Takie, które wymykają się kategoryzacją i zmuszają do konfrontacji z niewiedzą, niepełnością obrazu, brakiem poznawczego zaspokojenia, jeśli tak to można nazwać. Myślę tutaj przede wszystkim nie tyle o zawartości merytorycznej tych wspomnianych sporów czy dyskusji, ile raczej o temperaturze emocjonalnej, jaka im towarzyszy, o jakimś szczególnym, zapalczywym zaangażowaniu, z jakim się proklamuje tutaj swoje przekonania, o traktowaniu przekonań niczym oręże w walce. Jeśli zapanują moje, to przeciwnik wraz ze swoimi sromotnie polegnie i już nie będzie miał prawa głosu, bo kto nie żyje, ten nie może mówić przecież. No, i no ale jeszcze można, firma Play pieniądze jeszcze ściąga z trupa, tego rodzaju statkę, pisał Wiesław Przybyło. To wówczas to, co jest na treścią przekonań uruchamianych w tym sporze i używanych w roli oręża, otóż to, co jest ich treścią, przestaje już mieć jakiekolwiek znaczenie. Niekiedy zauważalna, choć będę się trzymał przekonania, że jednak niesymetryczna jakość polskiej debaty, w której często obie zwaśnione strony popadają w ten osobliwy fanatyzm, może mieć, choć oczywiście nie musi, takie między innymi źródła. Bardzo dziękuję. Tomasz Stawiszyński. Do usłyszenia. Kwadrans filozofa. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Znaczy, widzicie Państwo, różne mamy tutaj ciekawe rzeczy, jak na dzisiejszy dzień, że Ameryka lubi się bawić w sensie takim, że nie to, że jak tu się koncerty zaczęły w Warszawie dziać, że tu wielka sztuka, a że tu długo się uczą, a że tu wszystko na wysokim poziomie, a że to głośno, a że to ciszej, a że to wyraźnie, a że to mniej wyraźnie. Tak tutaj to miasto, nasze miasto, no przecież mówimy o Polsce, o Warszawie, lubi się bawić, że koncertowo, że zaczynamy, że proszę Państwa, koncertowo wszystko zaczynamy. Jesień koncertowo, jesień rozpoczynamy koncertowo. Przed nami festiwal Warszawa jest trendy. Bardzo ładnie o tym wilku dziecięca Warszawa, Majka Jeżowska. No to, ale ona to jeszcze za dużo dzieci. Pisać, chcesz dla kobiet pisać, pisz. Co ci w duszy, no to oczywiście co ci w duszy gra, ale tu jest naśladowanie ludzi wielkich, historii pisanie o ludziach wielkich, że to już ludzi przestało mierzić, bo żeby film był na wysokim poziomie, to wcale nie musi to być o jakimś polityku Berlusconim, bo tu zaczęli o tym Berlusconim, jak to Radio Tok FM, ponieważ ci Żydzi i katolicy i wszelcy, to co to mamy tutaj w Warszawie, nie ma tu mormonów, ewangelików, prawosławnych, ani świadków Jehowy, nie ma z USA, nie ma Zachodu. Oni lubią się dzielić, a widzisz, jak o Berlusconim film, to będzie ciekawy, jak już o wielkim człowieku film, to będzie ciekawy, ola Boga, piekła nie ma. Kula i dusza piekła nie. Teraz pogawędka na temat, proszę Państwa, tego Trumpa, że ten Trump pokona Clinton. Dlaczego? No Warszawa Singera, nawet nie byłam na rozpoczęcie, na zakończenie, proszę Państwa, teatr zamknięty żydowski. No, że Polacy tutaj, jak teraz pojadę do biblioteki, uniwersytetu,
Warszawskiego, to będę oglądała takich młodych dziadów, co kopyta do kieszeni wkładają, szpanują, a to do śmietniczki wrzucają coś, a to ostentacyjnie butelki głośno, a to butelki cicho, a to tak, a potem na odwyrtkę starają się inaczej, że to jeszcze nie tak, że... I kombinują, i to kombinowanie się daje wysłyszeć, zauważyć, że oni po prostu coś kręcą. Taka jest Polska. Dziwna ta Polska. Lepiej, żeby oni nie kombinowali, lepiej, żeby oni nie kręcili, bo to wszystko jest śmieszne, wyuczone, sztuczne, jak na Google Plus, landrynkowe. Już teraz to ludzi nie pociąga, bo prawdziwe historie, ludzi rzeczywistych, i to wcale nie musi być taka fałszywa sztuka, bo to nie jest sztuka, że o wielkim kimś, o, oj, że to będzie dobry film, bo to jest o wielkim kimś. Wielkie rzeczy w teatrze i kinie są całkiem inne. Na innym poziomie leżą, prawda? Zależy jak to pokażesz, zależy jak to przedstawisz Ameryce, to nawet się udało. Madonnę wielkie o talencie wypromować, podczas gdy u nas to trzeba mieć naprawdę głos. Na uniwersytet trzeba mieć naprawdę łeb. No to ten głos miała cyganeczka górnia, która wywindykowała Polskę na same szczyty, na góry. Och, że naprawdę Edyta Górniak Polaczków naszych. No tutaj wiecie Państwo, ta mieszanka cyganoży do dziadokarów tutaj w Warszawie, to ludzie, którzy nie mają tej ludzkiej skóry, tylko mają tę skórę dinozaurową, tego Jaśka, co tu mieszka po drugiej stronie Saskiej, to chcieli z domu wyrzucić, no bo matka, ojciec umarli, a on no zajmował mieszkanie nieoficjalnie jakby, to jak to dziecko po rodzicach i mieszka od urodzenia z matką i z ojcem i jeszcze 47 tysięcy chcieli zabrać. Także czas wyczyszczaczy kamienic się kończy i tutaj pani wiceprezesowej czas spółdzielni Sław też się kończy. Ja nie wiem, bardzo dużo ludzi pójdzie do więzienia za złodziejstwo. Środowiska Paweł Mucha. Niedawno porozumienie ratyfikowały USA i Chiny, najwięksi emitenci CO2 na świecie. Tak, śmierdzi, śmierdzi. Na ulicy, a tu jeszcze w korkach stoją. Umowa z Paryża weszła w życie, ma zacząć obowiązywać od 2020 roku. Musi ją ratyfikować przynajmniej 55 państw odpowiadających za 55% światowych emisji gazów cieplarnianych. Na razie 24 kraje zakończyły proces ratyfikacji tego porozumienia. Nasz rząd zamierza zbudować sieć zagranicznych placówek handlowych niezależnych od ambasad. Nowa agencja powstanie w ramach systemu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm, zapowiedział na forum ekonomicznym w Krynicy wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Po to, żeby eksport stał się naszą prawdziwą taką husarią ekonomiczną, musimy podbić cały świat. Polska Agencja Handlu i Inwestycji ma odpowiadać za promowanie polskich firm na rynkach Europy Zachodniej i innych regionów, mówi wiceminister rozwoju Radosław Domagas. Będzie to agencja, która będzie działała na bazie obecnego PAIZ-u. Chcemy również zlikwidować nieefektywny, naszym zdaniem, system placówek zagranicznych, czyli WKH. Nowa agencja będzie nadzorowała 69 zagranicznych placówek handlowych, które mają dbać o interesy polskich przedsiębiorców. Będą zlokalizowane poza polskimi ambasadami jako niezależne podmioty. Zdaniem ministerstwa rozwoju dotychczasowe przedstawicielstwa handlowe działające właśnie przy ambasadach były po prostu nieefektywne. A dziś w Krynicy jeszcze między innymi spotkanie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej, to za pół godziny. Polska chce kupić 8 zestawów obrony powietrznej Patriot. Nasz kraj, jak informuje szef MON-u Antoni Macierewicz, wystosował do rządu USA zapytanie ofertowe w tej sprawie. Podkreślił przy tym, że nie jest to jeszcze podpisanie kontraktu, nie podał też wartości przyszłej umowy. MON chce wyposażyć wojsko w przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy średniego zasięgu, którym wojsko nadało kryptonim Wisła. W kwietniu 2015 roku poprzedni rząd przyjął rekomendację MON-u do udzielenia rządowi USA zamówienia na dostawę zestawów Patriot produkowanych przez firmę Raytheon. Platforma Obywatelska i Nowoczesna wspólnie złożyły do marszałka Sejmu wniosek o pozbawienie mandatu posła Zbigniewa Ziobry. Według polityków Ziobro nie może łączyć tej funkcji ze sprawowaniem urzędu prokuratora generalnego. Rochkowalski. Według Kamili Gacek-Pichowicz z Nowoczesnej to, że pewnych funkcji w państwie nie można łączyć, jest podstawą demokracji. A Zbigniew Ziobro według posłanki tę zasadę właśnie łamie. Niepołączalne, zwłaszcza funkcji posła i funkcji prokuratora, ma na celu ochronę
ochronę prokuratury przed jej upolitycznieniem. Ministra Sprawiedliwości broni oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, które powołuje się przy tym na zapisy Konstytucji. Łukasz Schreiber dodaje, że ta kwestia została już wyjaśniona dawno temu. Ja już się przyzwyczaiłem, że jak nie wiadomo, o co chodzi opozycji, to chodzi o polityczną awanturę. Dla polityków opozycji składany wniosek jest też testem dla marszałka, czy wziął do siebie zarzuty, jakie padły podczas debaty nad jego odwołaniem. Z Sejmu Roch Kowalski, TOK FM. Gliwicka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 27-letniego kibica, który w maju ubiegłego roku podczas zamieszek na stadionie w Knurowie został trafiony gumowym pociskiem z policyjnej broni gładkolufowej. Śledczy uznali, że śmierć Dawida D., który zmarł na skutek krwotoku po trafieniu w szyję, była nieszczęśliwym wypadkiem, a policja działała w granicach prawa. Decyzja o umorzeniu postępowania jest nieprawomocna, można ją zaskarżyć do sądu. Słuchasz informacji TOK FM. Teologowie i katolicy publicyści zaangażowali się w kampanię społeczną, która ma zmienić nastawienie osób wierzących do społeczności LGBT. Dziś oficjalnie wystartowała kampania Przekażmy sobie znak pokoju. To ważny głos dla całego środowiska, ale także dla samego Kościoła, przekonuje ksiądz Andrzej Luter, publicysta Więzi. No jeszcze, nie wiem, 20 lat temu nie wyobrażam sobie, żeby w przestrzeni kościelnej w końcu to jest jednak nie wiem, inteligencji katolickiej takie konferencje były. To są powoli, ale to właśnie się dzieje. Powoli pękają te mury takiej niezrozumienia, nietolerancji, niechęci. A przede wszystkim najczęściej jest raczej śmierdzące, no ale mamy to, co mamy do zaoferowania. Zapraszam. W kampanii na ulicach największych polskich miast pojawią się billboardy, odbędą się też spotkania dla wierzących na temat potrzeby większej akceptacji osób LGBT w kościele. Teraz to wszystko. Kolejne informacje to KFM już o 15.20, a za chwilę Agnieszka Lichnerowicz przywita się z Państwem w programie Światopogląd. Pogoda. Rano zachmurzy się na południu, w kolejnych godzinach przewaga słońca. Na termometrach przeważnie od 23 do 26 stopni, nieco chłodniej jutro na północy od 21 do 23 i w górach około 20 stopni. Radio Koncita. Pierwsze radio informacyjne. Pierwsze radio i Agnieszka Lichnerowicz. Zapraszam.